Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałbym tutaj zabrać głos w jednej sprawie, która wydarzyła się w ostatnich paru dniach, a dotyczy to funkcjonowania naszego samorządu. Ta sprawa de facto toczy się już od roku 2010. Jest ona związana z projektem, jaki nasza gmina realizowała. Jest to projekt ochrony wód zlewni rzeki Noteć, aglomeracja Krajenka. I jak część z Państwa na pewno doskonale się orientuje, w dniu 29 września ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie swoje, wyrok właściwie, w którym potwierdził to, że gminy mają możliwość rozliczania podatku VAT z urzędami skarbowymi. Jednocześnie też w tym wyroku stwierdził, że jeżeli gminy korzystały do tej pory z wydatków kwalifikowanych VAT, to powinny je zwrócić wraz z odsetkami. Dlaczego wracam do 2010 roku? Gdyż umowa, którą podpisano w dniu 1 października, ja może odczytam tutaj to zobowiązanie, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako instytucja pośrednicząca dla priorytetu 3 środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 1 października 2010 gmina i miasto Krajenka zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu ochrony wód zlewni rzeki Noteć, aglomeracja Krajenka, numer części poniesionego podatku VAT w przypadku zaistnienia przesłanki umożliwiającej odzyskanie tego podatku przez gminę miasto Krajenka. Ja może tutaj tak przy okazji, panie burmistrzu, kiedy dokładnie zaczął pan swoją kadencję? Ja wiem doskonale, no ale jak ja to powiem, to może być. Burmistrz przystąpił do wypełniania swoich obowiązków 15 grudnia 2010 roku. A przypomnę, ta umowa została podpisana 1 października. To zobowiązanie zostało podpisane 1 października 2010 roku. Czyli praktycznie 2,5 miesiąca przed objęciem obowiązków przez burmistrza Pitery. W międzyczasie w 2014 roku wyszło też orzeczenie z Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeczenie tak zwanych 11 sędziów, w którym no już można było tutaj dopatrywać się symptomów tego, że prędzej czy później gmina, chcąc odzyskiwać podatek VAT, a wręcz będzie musiała odzyskiwać ten podatek VAT, będzie zmuszona do zwrotu kosztów kwalifikowanych. Drodzy Państwo, burmistrz po ogłoszeniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął szereg rozmów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, który był płatnikiem. I te rozmowy w mojej ocenie zakończyły się sukcesem. Dlaczego? Zaraz dojdę. Obecnie, drodzy Państwo, jest przygotowywany, jest już w trakcie nowy projekt ustawy podatku o VAT. Z tego projektu wynika, że samorządy mają czas do 1 marca na zadeklarowanie się, czy chcą odzyskiwać VAT, czy nie. Ale z drugiej strony wyrok
Trybunału Sprawiedliwości określa, że te gminy będą musiały odzyskiwać i będą musiały tworzyć jednostkę tutaj jako jednostkę centralną do odzyskiwania VAT. I będą, gmina już nie będzie podzielona na jakiekolwiek jednostki do odzyskiwania VAT-u, tylko będzie występowała jako całość. Ale jest jeden warunek, że gmina będzie mogła odzyskać ten podatek VAT po opłaceniu podatku VAT, tego, który był zaliczony z projektów unijnych jako VAT kwalifikowany. Drodzy Państwo, na chwilę obecną z tego projektu VAT-u kwalifikowanego jest 2 172 36 zł i 68 groszy. Zgodnie z projektem ustawy nowej o VAT trzeba to powiększyć o C. Czyli to jest kolejne 500-700 tysięcy złotych. Daje nam to niebotyczną kwotę, praktycznie 2 miliony 800. W 2010 roku, jak była podpisywana umowa, nikt nie zadał sobie trudu, żeby praktycznie sprawdzić, czy opłaca się przystępować do inwestycji z kwalifikowanym VAT-em, czy też nie. Mimo to, że w 2004 roku, 1 maja, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a przepisy o podatku VAT też weszły z tą datą. Gdzie przepisy europejskie o VAT jasno mówią o tym, że związki municipalne mają prawo odzyskiwać VAT, jednak u nas ta interpretacja, między innymi tak samo z nacisku gmin, była troszeczkę inna. I drodzy Państwo, w ocenie wszystkich fachowców, którzy zajmują się sprawami podatkowymi, no niestety nie zostawiają tutaj na nas, na wszystkich gminach, które korzystały z VAT-u kwalifikowanego, a w Polsce mamy w granicach 2,5 tysiąca gmin, i tylko niewielka część korzystała z tego VAT-u kwalifikowanego, musi zdać sobie sprawę z tego, że najbardziej ta sytuacja dotknie te gminy, które dopiero zaczną ubiegać się o zwrot VAT-u, ze względu na to, że muszą oddać wraz z odsetkami ten VAT kwalifikowany i dopiero po tym no, czekali na to, aż Urząd Skarbowy przeleje im na konto pieniążki. Jest to proces to dosyć długotrwały, poprzedzony kontrolami Urzędu Skarbowego. W ustawie zapisane jest o kontroli skarbowej, że Urząd Skarbowy ma, są dwa terminy określone do zwrotu nadpłaty podatku VAT, to jest 25 dni i 60. I wiadomo, najpierw trzeba zapłacić, gdzie można odzyskać. Tu należy sobie zadać pytanie, skąd wziąć zaokrąglenie 3 miliony złotych, żeby móc odzyskać. Czyli trzeba wyłożyć 3 miliony złotych, żeby odzyskać pieniądze. Drodzy Państwo, ale tak by było w przypadku, gdyby nasza gmina, gmina Krajenka, dzięki staraniom Pana Burmistrza, nie przystąpiła wcześniej do odzyskania VAT-u. W dniu 1 i 2 lutego tego roku, czyli no, praktycznie dwa dni temu, Urząd Skarbowy tytułem nadpłaconego podatku VAT za lata 2010-2015 na konto gminy przelał kwotę, uwaga, 5 253 569 zł i 80 groszy.
I drodzy Państwo, co by było, gdybyśmy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przystąpili od razu do odzyskiwania tego VAT-u? Kto na dzień dzisiejszy byłby w stanie wysupłać kwotę prawie 3 milionów złotych? Nie bralibyśmy obligacji, bo to jest zobowiązanie, gdzie my byśmy nie dostali pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na to, żeby wyemitować obligacje. Ale to nie wszystko. Drodzy Państwo, nieprzewidziane to było, że mimo przepisów i został wzięty podatek kwalifikowany. Owszem, propagandowo to cudnie wygląda, bo procent zwrotu od inwestycji jest 84. Tak, to było w 2010, czy w 2009, w 2008, jak gmina zabiegała. A co dalej? Jest fajnie, bo 84% dofinansowania inwestycji uzyskujemy. Po 5 latach okazuje się, że to nie jest 84%. Po 5 latach okazuje się, że my musimy zwrócić ponad 2 miliony 100 tysięcy podstawowego zwrotu plus odsetki. Ja mam pytanie do Państwa. Kto teraz pokryje te odsetki? To jest strata dla naszych gmin. Mimo tego, że my zyskujemy ponad 5 milionów złotych. Ale my te 5 milionów złotych mogliśmy odzyskać również, jeżeli ten VAT byłby niekwalifikowany. I te 5 milionów złotych zasiliłoby w pełni nasz budżet, byśmy nie musieli oddawać 3 milionów złotych. Zakładam już w zaokrągleniu z odsetkami. Czyli de facto, na chwilę obecną, na czysto, nasz budżet gminy na dzień 2 lutego zostaje wzbogacony o ponad 2 miliony złotych. Te pieniążki, jak wszystkie pieniążki, które są czy ze sprzedaży, jak u mnie, czy pozyskiwane z innych źródeł, będą przeznaczone na inwestycje na terenie naszej gminy, żeby gmina mogła rozwijać się dalej. Dziękuję. A drodzy Państwo, jeszcze jedno. Zapomniał. Odczytałem początek tego pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który był instytucją płatniczą. Odczytam teraz końcówkę tego pisma. I przypomnę, że najpierw trzeba zapłacić, żeby później odzyskać. U nas jest inaczej. Dlaczego? W związku z powyższym fundusz informuje o konieczności zwrotu odzyskanego podatku VAT zrefundowanego w ramach projektu na rachunek Ministerstwa Finansów do obsługi zleceń płatności w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich. Numer konta, no to nikomu nic nie powie. W terminie 3 dni od odzyskania z Urzędu Skarbowego. Czyli dzięki zabiegom, drodzy Państwo burmistrza, my nie musieliśmy dać, a później odzyskać. Zostało wynegocjowane, że najpierw odzyskujemy i dopiero później oddajemy. W związku z tym tutaj tak samo będzie autopoprawka w uchwale odnośnie budżetu na rok 2016. Dziękuję. Jeżeli Państwo mają pytania, z chęcią odpowiem.